Witajcie serdecznie. To jakże wielkie, doniosłe święto, jakim jest Boże Narodzenie. Dzisiaj trochę tematów religijnych zostaną poruszonych, no ale bez przesady. Nie jestem za bardzo religijnym człowiekiem, choć kiedyś byłem ministrantem. Tak, ja byłem ministrantem. Chciałem poruszyć kilka pewnych paradoksów, a może takich naleciałości. Może ze wsi polskiej, które przeniosły się do miast, a może zostały same wypracowane. Nie jestem tego w stanie stwierdzić. Nie przepadam za wszystkimi świętami, gdyż uważam, że kultywowanie tradycji bez zrozumienia, gdyż niestety tak to ma większość, występuje to w większości przypadków u nas, jest całkowicie bezcelowe. Zostaje tutaj zatracony główny motyw święta, gdyż trzeba zrozumieć, aby przeżywać, no ale nieważne, o tym za chwilę. Kultywowanie niezrozumiałych tradycji. No właśnie, w Polsce większość ludzi wierzących nie rozumie obrzędów, nie rozumie, dlaczego one się dlaczego nie, dlaczego się odbywają, mają miejsce. Tak samo na przykład w przypadku mszy świętej, czym jest konsekracja, czym jest Eucharystia, jaki sens ma żegnanie się, ile razy się klęka. To jakoś zostaje opuszczone i działa w tym przypadku może instynkt stadny, instynkt zbiorowy, brzydko powiedziawszy, na instynkt stadny, może instynkt zbiorowy, czyli jak wszyscy się tak zachowują, to my też się tak zachowujemy. Jest to tożsame dla wszystkich tradycji w religiach abrahamicznych, gdzie uczestniczymy jako grupa, zbiór i wiadomo, jak się zachowujemy. Tak w przypadku jest również religii muzułmańskiej, kiedy modlitwa 5 razy dziennie występuje niezależnie od okoliczności, a w szczególny sposób jest, coś mi się fryz rozczochrał, w szczególny sposób jest celebrowana w meczetach. Ja nie rozumiem do dzisiaj, pomimo tego, że kiedyś o tym czytałem, dlaczego ta zmiana święta Boże Narodzenie obchodzone jest w grudniu. Trochę bardziej rozumiem dary, ale nie rozumiem ciągle innych symboli, na przykład choinki. Ja już nie mówię w ogóle o prezentach, to już całkowita bzdura jak dla mnie. W Polsce moim zdaniem nastąpiło gwałcenie symboli religijnych. No i nie tylko religijnych. Na samej górze tej listy postawię na pewno krzyż. Dla wierzących, rozumiejących religię ludzi, krzyż jest symbolem śmierci Jezusa, gdyż właśnie na krzyżu umarł. Wszystkich, którzy nie są zainteresowani sprawami religijnymi, przepraszam, ale chciałem trochę o tym powiedzieć. Więc docencie. Krzyż został sprofanowany w Polsce, no ale to przez grupy, no. Dla tych, którzy naprawdę wierzą, znaczy naprawdę wierzą, nie chcę tutaj nikogo dzielić, którzy rozumieją tradycje, rozumieją symbole, walka, która miała miejsce na krakowskim przedmieściu, będzie jedynie głupim zjawiskiem, prawda? Nie jestem w stanie określić tego inaczej. Kolejna sprawa to koszyczki wielkanocne. To jest bardzo ciekawa sprawa, gdyż obserwuję, nie jestem jakimś socjopatą, obserwuję moich sąsiadów i znajomych i występuje taka tradycja, że nawet jeżeli ktoś nie wierzy, mówi, że jest ateistą, cokolwiek, rokrocznie widzę z koszyczkiem, jak idzie, koszyczek władowany do granic możliwości, oczywiście jeszcze daje na ofiarę. To trochę dziwne, może wchodzi tutaj kwestia presji otoczenia, postrzegania przez innych, że ja nie pójdę, dlaczego, i tak dalej. Tak samo jest z kultywowaniem Świąt Bożego Narodzenia, o czym pisałem. No i może trochę ukazuje to naszą hipokryzję, obłudę, że pomimo, że działamy tak, a nie inaczej, ciągle uważamy się za dzieci Kościoła. Nie odbieram nikomu prawa oczywiście do tego, no ale trochę rozwagi i więcej refleksji na temat swojego życia. Pamiętajcie. Kolejna. O, właśnie, palmy. W ogóle nie rozumiem tej tradycji. Dla mnie jest, oprócz tego, że Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy, rzucali mu palemki. Ale uwaga, kiedyś zastanawiałem się z moim znajomym, dlaczego w ramach akcji kościelnej nie sprzedają małych palemek, takich palemek,
za symboliczną złotówkę, bo nawet co łaska, a nie odbywa się jakiś fest, jarmark, który sprawia, że ludzie przychodzą z coraz większymi, coraz bardziej ustrojonymi palmami i starałem się pokazać, że ja mam to, ja mam tamto. Taki może zaściankowy zwyczaj z polskiej wsi, że ludzie nie dość, że lepiej się ubierają do kościoła, czy nie wiem, gdziekolwiek, w miejsca związane z kościołem, czyli na procesje i tak dalej. Również przenosi się to na rzeczy, które przynoszą do kościoła. No i ten koszyczek, który idą wyświęcić ci, którzy wierzą i ci, którzy nie wierzą, jest wyładowany. Dzisiaj słyszałem, że nawet golonki przynosili. Golonki, kiełbasy, wszystko, co się znajduje w lodówce, ląduje w koszyczku. Super. A ja słyszałem, że tam wkłada się symboliczne rzeczy, choć nie do końca rozumiem symbolikę tych wszystkich rzeczy. Gałązka palmowa, jajko, kiełbasa, sól, pieprz. Nie do końca, nie do końca. Może ktoś mi wyjaśni, by było super. Tak naprawdę konkretnie. No i absurd numer 2, albo jeden, nawet komunie. Dobra, rozumiem. Dzieci na swoje urodziny nie zawsze mogą otrzymać dobre prezenty. Czy dobre, takie, które sprawią, że będą nimi zafascynowane dłużej niż jeden dzień. No i nie zawsze też zjeżdża się cała rodzina. No ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego komunia stała się miejscem spotkań rodzinnych, picia wódy i obsypywania dzieciaka, który ma 8 lat, prezentami, które nie dostanie pewnie takich nawet na 18, bo dostanie, no nie wiem, teraz wszystko się zmienia. Ja na komunię dostałem zegarek, rower, kasę, jakąś tam niedużą sumę, no i klocki Lego. No a teraz patrzę, w metrze, reklama, PS3 z grą, idealny prezent na komunię. Trochę to dziwne. No i oczywiście bardziej chyba korzystam tym rodzina i dziecko, które nie przeżywa tego. Czyli, no, zależy gdzie oczywiście, no, są różne regiony świata. Ja mówię z tego, co obserwuję. Z tego, co obserwuję w swojej okolicy, bo moi rodzice byli na wiejskiej komunii, no i było trochę rzeczy wspólnych, ale oczywiście trochę też się różniło. Trochę inny zwyczaj. No i powracając do świąt, no, chciałem o czym jeszcze powiedzieć, no ale skoro jesteśmy tutaj, skoro są już święta Wielkiej Nocy, a dla prawosławnych Paschy. Tak wiem, bo moi znajomi z Białorusi i Ukrainy wyjechali wcześniej do domu. Wszyscy piszą o świętach. Tak, zgadza się. Na maila dostaję wiadomości z życzeniami, których nie chciałbym dostawać, gdyby się okazało, że mam to gdzieś. Jestem niewierzący, bądź bardzo, bardzo nie lubię świąt. Wybierzcie sobie jedno z tych i przypasujcie do mnie. Strasznie zapycha mi to skrzynkę. Nie jest to jakaś forma buntu, protestu, wy, korporacje, ktokolwiek wysyła mi, nie przesyłajcie, nie. Po prostu nie jesteśmy państwem kościelnym, gdzie wszystko musi być związane z religią. Każdy tygodnik, każda gazeta, no prawie każda, każda stacja telewizyjna, każdy portal internetowy pisze o świętach. Wesołych świąt, kurczaka, jajek, śmigusa, dyngusa. Mam tego dość, naprawdę. No, ale chyba tego nie zmienię. Mam takiej mocy. No trudno. No i wszystkie osoby, te instytucje, które wymieniłem, przypominają sobie o nas tylko dwa razy w roku. Wielkanoc, Boże Narodzenie. Obłęd. A tak to nawet nie raczą się wysłać jakichś ciekawych informacji. Jakiś konkurs, coś wygrałeś, coś się dzieje. No niestety. No i tak jak wspominałem, każdy idzie ze święconką. A żeby tej hipokryzyjnej tradycji stało się zadość, ja chyba też się wybiorę i będę tak jak co roku, choć trochę odstąpiłem od kościoła, gdyż nie zgadzam się z jego nauką. Tak, tak, spalcie mnie. Tak samo jak Slipknot więcej piosenek nagrał o miłości niż nie jedna gwiazda popu. No to czytałem akurat na demotywatorach. Stamtąd czerpię całą swoją wiedzę. Dobra. No to tyle na tyle.
Mam nadzieję, że coś napiszę, bo ostatnio byłem zawalony. Teraz zbliżają się święta, będę miał więcej czasu. Przypominam o różnych ciekawych wydarzeniach, czyli na Uczelni Łazarskiego 24 piątek, spotkania odnośnie instytucji unijnych. Później Ursynalia, Juvenalia i tak dalej. Staram się na bieżąco informować. Trzymajcie się. Wesołego Hanuka.